I wyobraź sobie, on wylazł tam jakoś. Jeden był taki mądry cyrkownik, to był cyrkłym, bo starokurcyna mu parasolem robiła na dołu łapach tańcową. A my jako dzieci, my mieli takiego stracha, mama pojechała jakaś, żeby poduszka wzięcie. Bo ten koń, taki lufcik był na górze, w szybie to se łeb wraził. A pietrają też nie No co, konia zapuka. żeście się bali? No a jak? A jakby widzieli, jak na dwóch No lotach, i na co, dwóch wkroczyli lotach. i co potem było, że oni co? Oni u nas się gościli i wszystko i potem już wyjechali dalej, na Rosję. Na Rosję, to już był Ale do to nie Rosji. Ruski, tylko Niemcy, Niemcy, no. no niemieckie wojsko i ja tego nie zapomnę. A my mieli takie opiekę, a mama pojechała, no musiała zatrzeć, tata był w robocie, nie? A my bajtlem duma. To my poduszkami pod tymi łóżkami spali. Synek, to były czasy dziecięce, no ale jak dzieci... Ale Rusy jak przyszli, ja to był koniec świata. Słuchaj, wyobraź sobie, jak Ruski wlazły, ojciec przyleciał do domu, mama łap z Hitlera ze ściany, bo wszędzie musieli Hitlera mieć ludzie. Do pieca go powiedziała, teraz ty się poniżej, jak ześ ludzi po prostu. Tak, że tak jest, tak? Wtedy. No, bo już A nie było przyleciał takiej ktoś informacji. z Pniowca, przyleciał Rusem na Pniowcu. No to ojciec, matko od babci przyleciał do domu, nie? Przyleciał do domu i go do Rusem Ale te informacje są w radiu, tak? Że się słuchali? Nie, Czy jak, nie. Skąd te informacje były? Ludzie, jeden drugiemu podawał, że już front idzie, wiesz, no. I proszę ciebie, i wyobraź sobie, i teraz tak. Nos poubierali, ojciec powiedział ubrać wszystko, nos ubrać. I my, on był mądry, tata. Armia Czerwona, ja? Powiedział, wrogu musicie siedzieć. Nie wolno wam tak, wiesz? Ty stariałkę. I wyobraź sobie, on wylazły tam jakoś. Jeden był taki mądry cyrkownik, to był cyrkłym, bo starokurcyna mu parasolem robiła, a na dołu łapach tańcował.